Słuchajcie, prezentację mam dzisiaj bez tytułu, ale tytuł jest tam gdzieś w agendzie, macie, ja będę mówił naprawdę na temat ten, który był w programie. Dopiero teraz złapałem, że nie dodałem tytułu, ale to chyba nie jest istotne. Tak naprawdę chciałem wam dzisiaj podzielić się z wami tutaj takim doświadczeniem ciekawym, które udało nam się zdobyć w zeszłym roku, prowadząc projekt tak naprawdę, który się rozwijał w postaci kilku różnych przetargów, które realizowaliśmy dla naszego klienta Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej w Kujawsko-Pomorskim. Natomiast chciałem wam pokazać tak naprawdę tą wisienkę na torcie, to co nam się udało zrobić już na sam koniec, czyli tak naprawdę wymienić w trakcie działania tej sieci, wymienić warstwę aktywną i to w całości. Natomiast zanim do tego przejdę, no to chciałbym tak trochę nawiązać tutaj do tego, jak jesteśmy tutaj, tak, na PLNOG-u. Wszystko jest, kręci się wokół samochodów. Tutaj koledzy mi zapowiedzieli, że przepraszają, że będą wychodzić, ale są właśnie w trakcie tam kolejki do Lamborghini, którym będą jeździć. Pytanie, jak oni sobie poradzą po tym wczorajszym wieczorze z tym Lamborghini i z tymi wszystkimi siłami, które będą działały na nich podczas jazdy. W każdym bądź razie, żeby takim Lamborghini się przejechać, to musimy mieć tak naprawdę parę elementów. Muszą być mechanicy, musi być kierowca bądź kierowcy, tak? Musi być tak naprawdę właściciel tego samochodu, tego teamu, no ktoś to Lamborghini kupił, prawda? Ktoś go ma. No i tak naprawdę musi być infrastruktura. Proponuję, żeby szybko jeździć raczej po torach wyścigowych, a nie po ulicach. Dlatego tutaj taki przykład. Ale teraz, żebyśmy się przenieśli z powrotem z tego świata motoryzacyjnego na nasze podwórko, to mam takie pytanie, słuchajcie. Mechanicy to są dostawcy, integratorzy, to są wszyscy ci, którzy coś mają ciekawego do dodania. Kierowcy w naszym świecie to są informatycy, administratorzy, użytkownicy, wszyscy ci, którzy budują te sieci, którzy je utrzymują, rozwijają, modyfikują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są ci ludzie merytoryczni, to są ci, którzy tak naprawdę wiedzą wszystko o tym aucie, tak? O tym systemie, o tej sieci. Natomiast mamy właścicieli, to są goście z portfelem, natomiast oni nie muszą się znać tak naprawdę. Dla nich najważniejsze jest, gdzie jest kierownica, pedał, wsiadam, kluczyki, jadę. Jak coś się zepsuje, to dzwonią do mechanika, na przykład dzwonią do tego, powiedzmy, kierowcy takiego testowego, tak, który wie na przykład, że coś tam trzeba poprawić, to trzeba zrobić, bo oni tylko tak naprawdę wsiadają, jeżdżą. Najczęściej te samochody mają, ale oddają je właśnie kierowcom, żeby to kierowcy na co dzień nimi jeździli. Jak to jest Lamborghini, to wiadomo, prezes będzie chciał się przewieźć, ale jeśli to będzie na przykład samochód dostawczy, to jego nie interesuje tak naprawdę, jak on jeździ, to kierowca ma go prowadzić. No i ostatnia rzecz to jest infrastruktura. Tak naprawdę każdy z was, jeżeli cokolwiek działa w obszarze sieci, w obszarze IT, to tak naprawdę wykorzystujecie również podmioty zewnętrzne, dostawców infrastruktury, data center, chmury, operatorów. To wszystko tak naprawdę, co jest dla was do tego, żeby wykorzystać już istniejące elementy w realizacji waszych własnych celów. I teraz mam do was takie pytanie, bo nie chciałbym tutaj tak mówić do ściany. Tak po kolei, słuchajcie, jak się czujecie? Kto z was jest mechanikiem na sali? Są jacyś mechanicy? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Kierowcy. Ręce do góry. O, wszyscy informatycy i tak dalej, i tak dalej. Właściciele? Mamy jakiś gości z Boga? O, proszę bardzo, słuchajcie, patrzcie na nich, oni mają te Lamborghini, tam trzeba do nich się zgłosić, żeby ten. No i infrastruktura to jest, słuchajcie, ktoś jest z infrastruktury, ktoś jest tak naprawdę od dostawców, tutaj gdzieś też spotykałem się z partnerami, właśnie mają na przykład peeringi, mają tam jakieś różnego rodzaju sieci, które chcą wykorzystywać, to też są. Okej, mniej więcej jesteśmy gdzieś, słuchajcie, porówno. Natomiast tak naprawdę, aby wygrać taki wyścig, to musimy tworzyć team. Musi być team, inaczej nie ma rady, nie wygramy. Ale teraz jeszcze wrócę na chwilę do tego slajdu. Te cztery grupy, i to słuchajcie, mówię z pełną odpowiedzialnością, nie mają tych samych wektorów interesów. Każdy ma inny. Mechanicy chcą wam wcisnąć najnowszą zabawkę, to wyrzućcie, kupcie nowe, mam lepsze. Co wy tu macie w sieci? Nie, to jest do kitu, weźmy coś innego, tak? Kierowcy chcą tak naprawdę rozbudować swój ekosystem o urządzenia, które znają, które lubią, które na przykład widzą jakieś rozwiązania i chcą. Ale bardzo często
właściciele nie dają mi na to pieniędzy, bo mówią, nie, kolego, no przecież już ci dopiero co kupiłem nowy serwer, to już chcesz następny nowy serwer? Dopiero co ci tutaj zrobiłem jakieś, dałem ci kasę na jakieś tutaj, nie wiem, VLANy, a ty teraz jesteś jakieś VPN-y. O co tu chodzi, tak? Ciągle jakieś pieniądze, ciągle coś chcecie. Więc ci tak naprawdę wcale tych portfeli tak nie otwierają i tak tych pieniędzy nie wydają. Natomiast tutaj ci muszą realizować zadania. I teraz, no tutaj infrastrukturę może troszkę zostawię w spokoju. I teraz o co chodzi? Tak naprawdę chodzi o to, że w dzisiejszych czasach należy tutaj, bo tutaj się tworzą wszystkie rozwiązania, tutaj tak naprawdę jest wiedza i to wy tak naprawdę tutaj tworzycie rozwiązania. Natomiast pamiętajcie o tym, że ci nie zawsze mają kasę, żeby wam to wszystko, co chcecie kupić, a ci nie zawsze do was przychodzą z optymalnym rozwiązaniem, tylko ze swoim najdroższym rozwiązaniem, najnowszym i chcą wam wcisnąć, chcą wam wcisnąć coś, czego może nie potrzebujecie. Wy musicie być świadomi tego, co tak naprawdę wy potrzebujecie i które z tych rzeczy są wam faktycznie potrzebne, a które nie. Zostajemy cały czas tak naprawdę w tym świecie, że tak powiem, to jest taka przenośnia, którą tu chciałem użyć, tego świata właśnie samochodowego. Jeżeli jesteście operatorem, macie jakąś tam sieć, budujecie, rozwijacie, to prawdopodobnie będziecie potrzebowali samochodu dostawczego, takiego powiedzmy w sensie, nie wiem, strzelam teraz, tak, jakiś tam Peugeot Partner albo coś takiego, gdzie musicie nim wjechać w cienką uliczkę, czasami gdzieś tam podjechać, ale wrzucicie tam sobie z tyłu na przykład jakieś pudła z narzędziami, wrzucicie sobie na przykład jakąś szafkę, zapasowe szasi do routera, czy jakieś tam jedno pudło z jakimiś urządzeniami, gdzie pojedziecie na przykład instalować do klientów. Musicie mieć zwinny samochód. Ale uważajcie na to, kiedy do was przychodzi dostawca i mówi, nie, kolego, ty potrzebujesz tira z przyczepą. Tylko jak tym tirem wjedziecie do tej takiej małej, właśnie wąskiej uliczki albo gdzieś kiedyś pod górę i tak dalej, i tak dalej. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Z drugiej strony, okej, dobra, właściciel, wasz prezes, powiedzmy, dyrektor i tak dalej, zgodzi się na to, że ten budżet będzie duży, tak, że będziecie mieli na przykład możliwość wykorzystania tego budżetu, ale w tym momencie może lepiej w tym mniejszym samochodzie zamontować dodatkowo jeszcze, nie wiem, bagażnik na górę, żeby drabinę zmieścić, coś jeszcze innego i być jeszcze bardziej zwinnym w dzisiejszych czasach, a niech iść i mówić, kupcie mi tira, tak? Bo ci wam bardzo chętnie sprzedadzą tira. Słuchajcie, oni przychodzą do was, ja też jestem takim właśnie sprzedawcą, jestem na co dzień sprzedawcą. Natomiast staram się jak mogę, słuchajcie, zrozumieć potrzeby kierowców i jako mechanik dostarczyć to, co potrzebują. Jeżeli potrzebują odkręcić szybkę numer 9, to ja im dostarczę klucz z grzechotką numer 9, a nie cały zestaw kluczy, bo niepotrzebny jest cały zestaw kluczy i to jest istotą sprawy. Natomiast ponieważ różnie to bywa, ci tak naprawdę z reguły się borykają z tym, że budżetu nie ma, potrzebują pieniążków i tak dalej, więc czasami lubią sobie kupić coś na zapas. Kupmy, niech będzie, jak będzie, to wtedy użyjemy, może nie użyjemy, ale niech będzie. I fajnie, i wszystko fajnie, dopóki ci goście mają kasę i na to mogą zapłacić. I teraz to jest właśnie ten team. Ci goście tutaj, słuchajcie, się uwijają. Widzieliście na pewno wyścigi Formuły 1, jak to wygląda, tak? Każdy z nich ma swoją działkę, ale musi uważać, co robi kolega obok. Bo jeżeli ten koleś od benzyny coś zrobi nie tak, to wszyscy powiedzmy wlecą w powietrze. Albo ten z kółkiem na przykład nie zdąży przykręcić kółka, ten koleś on liczy, raz, dwa, trzy, cztery, ruszam, kółka mają być, tak? Jak ruszam, to kółka mają być. Jak ten nie zdążył, to on wyjedzie bez tego kółka po prostu. Dlatego, że to wszystko musi działać jak w szwajcarskim zegarku. I teraz, słuchajcie, dochodzimy do tego już podwórka. Parę słów na temat operatora, o którego działaliśmy. Ciekawostka jest taka, że nie jest to operator komercyjny, który jest nastawiony tak naprawdę na zysk, a raczej operator, który ma nie mieć straty, ale realizować cele publiczne. Operator sieci wojewódzkiej, operator, który tak naprawdę w 100% jest własnością samorządu i dla niego realizuje zadania własne. Ktoś powie, bez sensu, przecież operatorzy są, po co budować takie sieci? Może i tak, ale to jest, słuchajcie, fakt. Ktoś zdecydował, że kupa pieniędzy unijnych idzie w kierunku właśnie rozwiązań samorządowych sieci. Czy nam się to podoba, czy nie? I teraz, jeżeli jesteśmy operatorami, to raczej pomyślmy, jak skorzystać z tego, że one już są, a nie mówić o tym, że te sieci na przykład to jest bez sensu i tak dalej. Może jest bez sensu, ja się z wami zgadzam.
Tylko pytanie, no i to co co w tym momencie? Niech to leży, to są nasze pieniądze. Moje, twoje, twoje, nasze. Albo je użyjemy, albo się po prostu zmarnują. Także to jest operator, który realizuje zadania na rzecz jednostek samorządu, to taka trudna, tutaj trudna, podejrzewam, że możecie nie znać tego, JST, tak, czyli jednostki samorządu terytorialnego, jak również szpitale, szkoły, administracja publiczna, czyli jakieś tam, nie wiem, sądy, prokuratory i tak dalej, jak i również ratownictwo medyczne. Tutaj coś mi się uciekło. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Tego ten slajd jest biały, ponieważ to jest bitmapa i te kolory, jak tam wrzuciłem na tamten slajd, to już nic nie było widać. Więc tak naprawdę mamy sieć, która jest stworzona z głównymi węzłami w Toruniu i w Bydgoszczy. To wszystko jest tutaj, wszystkie pozostałe węzły to są tak naprawdę miasta powiatowe, to są powiaty tutaj i stąd jeszcze tutaj tak naprawdę są jeszcze mniejsze, tylko tu już nie ma narysowane, bo wtedy by już nic nie było widać. Także tutaj mamy światłowody wszędzie dookoła. Są tutaj tak naprawdę dwa ringi, można powiedzieć, te tutaj, plus tu jakieś wąsy jeszcze do tego. I tak jest zorganizowana ta sieć. Natomiast ma ona tak naprawdę na cel dojść do każdego samorządowego instytucji, tak, szkoły i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak to wyglądało przed projektem? Ponieważ KPSI tak naprawdę jest pierwszą i jedyną siecią w Polsce samorządową, która skorzystała już z dwóch etapów dofinansowania. W pierwszym etapie, to były te lata 4 coś tam, 4, już nie pamiętam, 8, chyba tak, 2004-2008, w tym województwie włodarze podjęli decyzję, że nie wydajemy pieniędzy na jakieś lokalne sieci, na jakieś lokalne działalności, na, nie wiem, obiegi dokumentów i tak dalej, tylko wszystkie pieniądze ładujemy w infrastrukturę, a dopiero potem na niej będziemy stawiać aplikacje. Reszta województw w Polsce poszła odwrotną stronę. I teraz tak, KPSI w pierwszym tym wybudowało właśnie sieć, regionalną sieć optyczno-radiową. Szkielet optyczny został zbudowany na dzierżawionych włóknach, które zostały w takim prawie IRU. To jest taki też niestosowany tak naprawdę często model. Został on zapożyczony z zagranicy na właśnie wypadek uzasadnienia, że koszty dzierżawy włókien są kosztem kwalifikowanym do funduszy unijnych i są kosztem inwestycyjnym, a nie kosztem operacyjnym. W każdym bądź razie to, co wam pokazałem, tą mapkę, tutaj wszędzie jest jedna para włókien, jedna para, wydzierżawiona. Także KPSI niczego nie budowało, żadnego światłowodu. Tam gdzieś jakieś tu mieli, tutaj jakieś, tutaj było jakieś 15 km gdzieś tu było wybudowane, żeby przejść przez Wisłę. Natomiast generalnie nie budowali, tylko tak naprawdę wydzierżawili. Jak to wydzierżawili, to tak naprawdę się okazało, że tylko jest możliwość zestawienia z dwóch operatorów. Znaczy było jeszcze TP, ale TP nie było zainteresowane. TP w ogóle walczyło z tym projektem, bo uważało, że to jest coś, co trzeba zabić. Nie powinno być takiego operatora, koniec, kropka. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim udało się zidentyfikować dwóch operatorów, to była Energetyka i to była Netia. I tak naprawdę jak te województwo tu jest tak podzielone, bo to jest bydgoskie i toruńskie byłe, to w jednym województwie została wykorzystana sieć Energetyki i w drugim sieć Neti. Albo na odwrót, już teraz nie pamiętam, tutaj pani Inta siedzi, dobrze mówię? Netia jest w Bydgoszczy, a to w Toruniu jest ten, okej. Okay. I to, słuchajcie, spowodowało, że te włókna kończyły się w węzłach, które były kolokowane. I to były albo GPZ-y, gdzieś w Hen, daleko od miasta, od prawdziwych tak naprawdę lokalizacji klientów, znacie to bardzo dobrze, bądź też były to kontenery Neti. To już było lepiej, bo te kontenery z reguły były gdzieś bliżej. Ale mimo wszystko dzierżawione włókna, jedna para i tak dalej, i tak dalej. Dostęp radiowy wielopunktowy, punkt wielopunkt, gdzie niegdzie dedykowane radiolinie, punkt i oczywiście bardzo nieznaczne światłowody na dostępie. Gdzieś tam takie pojedyncze drobne. Główne węzły, to już powiedziałem, Toruń, Bydgoszcz. I słuchajcie, te węzły dostępowo-agregacyjne, czyli tak naprawdę te o tutaj, jedne są grubsze, bo mają taką trochę większą funkcję. W każdym bądź razie te węzły, tak jak powiedziałem, przede wszystkim były kolokowane, w niewielkiej ilości własne, natomiast maszty, na których wisiały te radiolinie i ten punkt, wielopunkt,
były również praktycznie w 80-90% dzierżawione. I na tym wszystkim, żeby to mogło działać, słuchajcie, no to została zbudowana warstwa aktywna w postaci warstwy DWDM-owej i warstwy IP. Teraz pytanie znowu do Was, ręka do góry. Kto jest transmitantem? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli rozumiem, że reszta wszystkich to są, słuchajcie, IP MPLS, tak? Czyli L2, L3, Ethernet. Tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. I teraz słuchajcie tak, no to oczywiście to jest ta fajna zabawka, którą tutaj, że tak powiem, dużo ciekawych rzeczy się robi. Tutaj tak naprawdę faktycznie to jest ta warstwa usługowa, gdzie się tworzą usługi dla klientów. Ale mając te pojedyncze włókna tutaj, nie jest możliwe, słuchajcie, zrobienie wydajnej sieci IP MPLS, bo mamy tylko po jednym włóknie. No to co, podłączymy router z routerem i koniec, tak? I mamy jedno włókno, ani tutaj transparentność. Można wykorzystywać systemy różnego rodzaju tutaj, czy na warstwie drugiej, czy na warstwie trzeciej, robienia ścieżek, wykorzystania tych różnych mechanizmów, ale one wszystkie, słuchajcie, zajmują czas. To są wszystko tak naprawdę rzeczy, które pozwalają ten... Przepraszam, ja mogę prosić coś do picia, bo... Zajmują tak naprawdę czas i się wydłuża tak naprawdę czas przełączenia ze ścieżki podstawowej na awaryjną. Stąd też tutaj powstała idea, bardzo dobra, bo tak robią właśnie wszyscy operatorzy. Stawiamy sobie warstwę DWDM-ową, która transmisję nam po prostu zapewnia wielopunktową i dopiero na tej transmisji buduje już, można powiedzieć, wirtualnie, tak, czyli w warstwie już drugiej i trzeciej, łączymy ze sobą przełączniki, routery i tak dalej, które występowały w tej sieci tak naprawdę w każdym miejscu, w każdym tutaj w tym węźle, słuchajcie, były, tu był router przełącznik, tutaj, 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 do nich tak naprawdę byli podłączani klienci. I teraz myśmy tym projektem, jak mówiłem, kilkoma przetargami, ja bym chciał się skupić tylko na jednym przetargu konkretnym, bo to jeden przetarg dotyczył de facto modyfikacji tego, jeden przetarg dotyczył modyfikacji głównie tego, czyli punkt, wielopunkt plus własne maszty, plus ta kolokacja też, żeby jej nie było, dedykowane radiolinie i trochę światłowodu. I trzeci przetarg to był praktycznie sam światłowód. Natomiast po projekcie, słuchajcie, uzyskaliśmy już tak naprawdę radiodostęp punkt wielopunkt, zbudowane na LTE, nowoczesne radiolinie, dedykowane przede wszystkim do backbona, tam, gdzie nie można było do światłowodem, ale tak naprawdę zostały też zbudowane radiolinie do wszystkich szpitali, bo ten projekt szedł równolegle z drugim projektem e-zdrowia w Kujawsko-Pomorskim, gdzie tak naprawdę należało połączyć wszystkie szpitale razem i zapewnić jedno wspólne data center dla całej dokumentacji medycznej do obiegu informacji medycznej. Plus światłowody, bo w tym momencie, kiedy myśmy musieli wybudować w tym projekcie maszty pod LTE, bo powstały maszty słonobetonowe, 50-parometrowe, na własnym gruncie, z własnymi, słuchajcie, kontenerami, to tak naprawdę zrobiło się tutaj bardzo dużo własnych węzłów dostępowych. To kolokowanie zostało po prostu w tym momencie no, zmarginalizowane, praktycznie do zera. Maszty wszystkie są, prawie wszystkie są własne, tam zostało chyba, nie wiem, dwa, trzy może są jeszcze obce, ale generalnie to wszystko zostało po prostu przebudowane i ten operator dostał wydajną warstwę dostępową, której nie ma żaden inny operator szerokopasmowej sieci budowanej w zeszłym programowaniu tym. Szerokopasmowa sieć w Małopolsce, na Śląsku, w Dolnym Śląsku DSS, te wszystkie w tych województwach Polski Wschodniej, one wszystkie są, słuchajcie, te sieci dzisiaj tu. AKPSI jest tu. I to jest ta różnica. Mają dostęp, mają sieć dostępową. Natomiast, ponieważ byli tu, to co tu postawili, to się zestarzało. I tak naprawdę zanim dostali warstwę dostępową wydajną, zanim mogli tak naprawdę teraz mogą podłączać klientów, to się okazało, że tutaj te rozwiązania są, słuchajcie, już przestarzałe, są już niewspierane przez producenta, wycofywane i mają problem tak naprawdę, czy mieli problem z tym, żeby to po prostu móc dalej utrzymywać, tak? No bo mimo wszystko to jest operator, tutaj jest ważne SLA, to, że działa, to działa, ale jak to się zepsuje, to co ja z tym zrobię? Muszę mieć zaplecze, tak? Tym bardziej, że to jest operator, tak jak mówiłem, publiczny, który nie ma
potężnego zespołu technicznego, tylko to jest tam paręnaście osób, które tworzą wszystko, od zarządu po informatyków, po serwisantów i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że trzeba było coś z tym zrobić. Tutaj się pojawił właśnie problem, to musimy wymienić, zrobić sobie na nowo. Problem tylko był taki, że na to zostało wydane bardzo dużo pieniążków, a tutaj pieniądze głównie zostały wydane na to właśnie, na te maszty, na te LTE, na te światłowody, które zostały pokopane i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, to co mówiłem z tym, to mi się przypomniało teraz. Jeżeli mówiliśmy, słuchajcie, o tej kolokacji, o tym GPZ-cie, to on był gdzieś, nie wiem, z tej strony miasta. Natomiast KPSI, uzyskując prawo budowy na gruncie już samorządowym, postawiło swój maszt i kontener z drugiej strony. I należało zbudować światłowód. Odtąd tu, ewentualnie radiolinię. W każdym razie w większości udało się przypadków tutaj uzyskać światłowody. Tutaj też nam pomógł Orange, który nam wydzierżawił, czy operatorowi wydzierżawił tak naprawdę swoje trasy kablowe. Natomiast zrobił to, bo musiał, bo była taka po prostu ustawa, która mu nakazywała. Wcześniej tak naprawdę był z tym duży problem, żeby wejść do tej. Ale Orange'a zostawmy w pokoju, operator naprawdę jest wszędzie, fajne chłopaki tam pracują i dziewczyny i na pewno warto z nimi, słuchajcie, działać. W każdym bądź razie to spowodowało, że idąc tym światłowodem stąd, tu, mogliśmy przejść przez szpital, przez policję, przez urząd miasta, przez trzy szkoły, żeśmy szli nie najprostszą drogą, tylko taką właśnie i tam. Dzięki temu przedłużyliśmy te włókna stąd do tych nowych kontenerów pod masztami tam. Cały sprzęt wcześniej stał tam, ten IP DWDM. I teraz słuchajcie, to było najlepsze. Mamy 3,5 miliona, 2 miesiące, to wszystko, co wam teraz opowiedziałem, musimy wymienić sprzęt stary na nowy, musimy go w tym samym czasie przenieść stąd tam. Nie dysponujemy żadną siecią nadmiarową, nie mamy żadnych włókien nadmiarowych, ponieważ można by było próbować coś na przykład znaleźć w Neti, ale to znowu by trwało tak naprawdę, tak? I pieniądze, i czas, i na to nie było czasu. Więc tak naprawdę było wiele, wiele, wiele aspektów, które musieliśmy rozważyć. I to jest dopiero, słuchajcie, wyzwanie, bo zbudowanie sieci od zera, to ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, mam pomysł, chcę zbudować sieć, tu mam węzeł, tam klient, tu klient, zaprojektujemy, cyk, stawiamy, uruchamiamy, działa. A tutaj, zgodnie z tematem, mieliśmy naprawdę, słuchajcie, pędzący samochód wyścigowy, w którym trzeba wymienić silnik podczas jazdy, bo to może tutaj nie ma dużo klientów, że tak powiem, jakichś tam indywidualnych, ale to są wszystko, słuchajcie, instytucje. Zabranie internetu dla urzędów, zabranie internetu dla szpitali, dla prokurator, to jest naprawdę, słuchajcie, poważny problem. I teraz tutaj, że tak powiem, zebraliśmy się większą grupą. Tutaj na sali właśnie siedzą, już nie siedzą, właśnie poszedł na to Lamborghini. Tutaj kolega był i poszedł do tego Lamborghini, może wróci. Tutaj też siedzą koledzy z dostawcy właśnie tych rozwiązań. Natomiast słuchajcie, żeby było jasne, ja nie mówię swojej nazwy, ja nie mówię nazwy sprzętów, które tutaj żeśmy zainstalowali, ja nie mówię tutaj nazw kolegów tak naprawdę. Chcę wam pokazać ideę. Nieważne jest w tym momencie, na czym to zostało zbudowane, jak to zostało zrobione. Bardzo pilnuję tego, żeby ta moja prezentacja była niemarketingowa. Ja wam tu niczego nie chcę sprzedać. W każdym bądź razie te wszystkie, słuchajcie, wyzwania trzeba było ze sobą połączyć i wymyśleć rozwiązanie, które mogłoby to wszystko zaadresować. Po pierwsze, jak to zrobić technicznie, tak? Jaką wybrać, gdzie te ciężary położyć? I okazało się, słuchajcie, tu będę coś powiedzieć coś niepopularnego, bo u was tutaj jest więcej właśnie tych od routerów IP i MPLS-ów i przełączników L2. Musieliśmy tą warstwę zdegradować maksymalnie, jak tylko się dało, dlatego że te 3,5 miliona nijak nie starczało. Myśmy to próbowali zaadresować 6 różnymi producentami. Nie dało się tego zrobić w tym budżecie. Przy założeniu, że jeszcze musimy wymienić DWDM. No i tutaj właśnie z pomocą przyszedł nam partner, który miał fajne rozwiązanie, które tak naprawdę polega na tym, że do swojego sprzętu DWDM, dlatego tu nazwałem to Next Generation DWDM, dołożył kartę, słuchajcie,
taka karta MXP się nazywa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to słuchajcie, po wykładzie full open, ja wszystko mogę wam powiedzieć, natomiast tu nie chcę teraz wchodzić w szczegóły tych wszystkich tutaj technikali. W każdym bądź razie jest to na tyle unikalne rozwiązanie, które powoduje, że nie dokładamy do DWDM-u czegoś dodatkowego, tylko wyciągamy, słuchajcie, z DWDM-u. To jest taki typowy, słuchajcie, DWDM, gdzie mamy sobie jakiś tam router, tutaj jest czarno-biały, czy tam szary, powiedzmy, interfejs, tu mamy jakiś transponder, zamieniamy ten szary kolor na jakąś lambdę, na którąś lambdę, jakiś numerek i wpuszczamy do multiplexera. I to w tym momencie tutaj idzie, tutaj są jakieś wzmacniacze i tak dalej. Przechodzimy, z drugiej strony jest takie samo coś, wypadamy na tym demultiplexerze, przepraszam, w tym momencie. Nasz kolor jest kierowany na ten porcik, wpada na transponder, zamienia się znowu na szary i tu normalnie taki single mode po prostu podłączamy do routera. To jest taki najprostszy system. Natomiast możemy sobie na przykład zrobić tak zwany muxponder, tak? To jest druga generacja jakby DWDM-a, gdzie w tym momencie łączymy sobie ilomaś tam światłowodami. To jest każdy po prostu, to jest oddzielny single mod, tak? Jeden, drugi, tam jeden gigabit, drugi gigabit, trzeci gigabit, czwarty gigabit i na przykład 10 gigabit, tak? To wszystko sobie tutaj wkładamy do takiego muxpondera, taka karta muxpondera, która to wszystko właśnie tutaj nam agreguje i wpuszcza nam na ten tutaj demultiplexer. Czyli miesza z innymi kolorami, które tutaj są, bo tu wychodzi wtedy już jeden kolor, jedna lambda, tak, zapokonowanymi tutaj różnymi, że tak powiem, sygnałami i to transpontujemy na przykład, właśnie tu na przykład ileś tam jedynek wkładamy do jednej dziesiątki, czy tam do jednej setki, tak, i przechodzimy przez sieć, znowu potem wracamy, tak samo wychodzimy, jesteśmy. I tutaj powiem wam szczerze, że ja nie znam jeszcze do tej pory, może się mylę, ale nie znam innego rozwiązania, innego producenta, którego myśmy użyli tutaj akurat. W każdym bądź razie rozwiązanie było na tyle unikalne, bo taką kartę mają wszyscy dostawcy DWDM-a, szanujący się. Tutaj nawet macie na sali po prostu chyba z czterech czy z pięciu na imprezie są. Natomiast oni tą kartę stawiają tu, przed ten multiplexer, przed tego muxa, przepraszam. I teraz w tym momencie ta karta musi być dodatkowo do tej, to swoje kosztuje i znowu rośnie. Natomiast ten producent jako jedyny tak naprawdę zaproponował rozwiązanie, gdzie nie ma tych kart, takich tu transponderów, tylko wkładamy kartę MXP i karta MXP tu ma szare interfejsy, a to jest jednocześnie transponder, muxponder, i jednocześnie przełącznik L2 ze wszystkimi tam Metro Ethernet Forum, MPLS-em, tunelowaniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę dostaję w tym momencie węzeł usługowy, to jest coś, co stawiam koło klientów. Tu podłączam po jednym giga klienta, tak? Oni tutaj są przełączani, tutaj mam już VLANy, tutaj mogę zrobić sobie tunele na przykład do routera, tunele do różnych jeszcze innych rzeczy, tam gdzie chcę i tak naprawdę klientów połączam. Natomiast w tym momencie degraduję warstwę IP, bo to jest mój węzeł dostępowy, z którego w tym momencie wykopałem router. Nie ma routera, niepotrzebny jest. Szkoda na to, słuchajcie, pieniędzy. I powiem wam szczerze, że ja tego nie wymyśliłem, koledzy tego nie wymyślili, tylko po prostu to powstało już dawno i myśmy się zawzorowali na przykład rozwiązania, które były w UPC, które były tutaj jeszcze u innych operatorów. Ja tutaj jeszcze nie pamiętam dokładnie tych nazw. Wszystkich, nawet tutaj gdzieś się pojawiają jakieś ulotki na imprezie, data center, które ma takiego typu rzeczy. I to jest właśnie to, co nam pozwoliło obniżyć koszt całościowy tej sieci do rozsądnego minimum, żeby móc w ogóle rozmawiać o tym, że to zrobimy w ciągu 3 miesięcy za pieniądze, które wiemy, jakie są. Bo w publiku tak naprawdę jest jasne, no jest budżet, wiadomo ile go jest, nie będzie go więcej. Operator KPC, tego jeszcze nie dodałem, inwestycje swoje prowadzi na bazie projektów unijnych, więc tak naprawdę oni nie mają dodatkowych pieniążków, dosypią. Nie dosypią, bo nie mają z czego dosypać. I teraz
I teraz tak naprawdę, słuchajcie, właśnie powstało rozwiązanie, gdzie był węzeł, do niego były podłączone właśnie stacje radiowe, były podłączone te światłowody wszystkie, czy są, przepraszam, są podłączone światłowody. Mamy tą kartę MXP, która jest takim przełącznikiem L2, która jest początkiem wszystkich usług. Tutaj tak naprawdę, tutaj nie ma L3. L3 dopiero zaczyna się w górze sieci, jest router tutaj. Są dwa właśnie routery w takim klastrze zrobione, które pozwalają tak naprawdę na terminowanie. Tutaj tunelujemy te L2 dotąd. Tutaj robimy wszystko, co chcemy, tu mamy peeringi, tu mamy później routery jeszcze brzegowe, dołączenie do internetu, trzech różnych operatorów, BGP i tak dalej, tak? Natomiast tutaj wszędzie w tym transporcie jedziemy najprościej jak się da, tak? Najprostszą możliwą drogą, czyli Ethernetem, tunelem, VLANem dochodzimy do usług wyższego rzędu. Nie wiem, czy dobrze to mówię, słuchajcie, bo ja nie jestem inżynierem, ja tylko jestem sprzedawcą. Kiedyś, że tak powiem, pracowałem w pracy sprzedaży, ale na dzień dzisiejszy staram się raczej tą technikę przekładać na język biznesowy i z tymi właścicielami dochodzić do tego, co oni powinni kupić. Ale spróbuję, podejmę się, słuchajcie, mam jeszcze 3 minuty, tam pani pokazała mi, że 10, ale już trochę uciekło. Spróbuję tak naprawdę wam pokazać, jak myśmy do tego doszli, bo teraz to było rozwiązanie techniczne. I wszystko jest fajne. Ale teraz, jak to zrobić, jak mamy światłowód, jak mamy te ringi, które tam widzieliście. I teraz bardzo ważna rzecz. W DWDM-ie, słuchajcie, jak rozepnę, to koniec, to nie ma. To nie tak jak w routerze, że na przykład coś tam się przerutuje i tak dalej. Jeżeli jakiekolwiek ścieżki przechodzą przez daną krotnicę, to jeszcze tu może wrócę do tego. To jeszcze wam tutaj troszkę techniki. Przepraszam, trochę jeszcze tej. Jeżeli tutaj mamy tak naprawdę... Tu mamy podłączonego klienta i mamy sieć DWDM-ową, na której są zorganizowane jego usługi, które mają trafić do Torunia i do Bydgoszczy. Jeżeli on jest w tym momencie podłączony taką usługą, która musi mieć ścieżkę zapasową, to najkrótszą drogą stąd jest tu do Torunia i tutaj wychodzi już na jakiś tam router gdzieś tam do internetu, ale druga lambda zasuwa tędy dookoła, słuchajcie, tędy i tutaj wpada. I ten. I tutaj dopiero router decyduje, czy biorę w prawo, czy w lewo, żeby dojść. I teraz, jak mamy takie coś, jak tutaj wypniemy to, rozepniemy ten ring, to tracimy tą redundancję. W tym momencie wisi nam klient w tą stronę, tutaj, że tak powiem, stąd może tędy pójść, ale już ci, jak cokolwiek tu się stanie, to już tędy nie pójdą, bo tu już jest rozpięte. Tak? Już nie ma tu obejścia. To tak bardzo mocno ogólnie, że tak powiem, to mówię. W każdym bądź razie jest to poważne wyzwanie. I teraz muszę tu przejść dalej szybciutko, bo to coś ten pilot tak jakoś wolno działa. I teraz, żeby tą migrację zrobić i wszystko wziąć pod uwagę, to musieliśmy tu rozwiązać kilka kroków. Tu jeszcze jedna rzecz, którą wam przypomnę. Wam to powiedziałem, ale tego nie słyszeliście na pewno. Znaczy nie, może nie zadowaliście. Ten stary router był tu. Pamiętacie? Tutaj, był w tej kolokacji. Ale ten nowy ma być tam. Czyli nie dość, że ja muszę to rozpiąć, przenieść stąd tu, wymienić DWDM-a, wymienić tak naprawdę to pudełko, które terminuje usługi na L2, tak, czyli Ethernety, to wszystko muszę zrobić w jednym momencie. Przeciągnąć stąd te światłowody tam, tu podłączyć i to wcale nie jest taka, słuchajcie, jak się wydaje, na wbrew pozorom, prosta robota. A to trzeba jeszcze robić w nocy, kiedy klient nie śpi, bo tak naprawdę usługę na chwilę musi stracić, bo musimy go rozłączyć i podłączyć, tak? Bo tam, tutaj gdzie jest ten węzeł, to tutaj z tego ciągną się druty do klientów. O, bardzo jeszcze ważna rzecz. Druty do klientów, słuchajcie, terminowane są tu, a my musimy je przenieść tam, te druty wszystkie, tak? Czyli poszczególne jakieś ethernety, jakieś tam coś tam, co tam było z jakichś tam węzłów. Tutaj jeszcze stoi, słuchajcie, sobie wieża, na tej wieży wiszą radyjka, te radyjka są podłączone ethernetem, one zostają tutaj. Tam mamy nowy maszt, to wszystko trzeba było, że tak powiem, skoordynować razem. I teraz myśmy zaproponowali to w ten sposób. W pierwszym przypadku, w pierwszym kroku przygotowujemy tak naprawdę, podstawiamy w tym węźle dodatkowe zasoby, żeby po prostu tutaj móc przeprowadzić tą migrację. To jest jakiś tam typowy węzeł Ripin, który właśnie jest łączony z Lipnem i z Brodnicą, tak? I tu w tym momencie mamy te muxpondery, te stare, które są. Tu są stare filtry, ale podstawiamy już nowe filtry i będziemy to teraz krosować przez te filtry.
I w pierwszym, słuchajcie, podejściu rozpinamy te ringi i podpinamy te MUX pondery z tego istniejącego starego rozwiązania, podpinamy do nowych filtrów, tutaj, do tych podstawionych. Następnie przepinamy linię. Jak już te wszystkie tu filtry połączymy, to zobaczcie, tutaj widzicie, tu była linia, to jest światłowód ten kolorowy, to jest ten ring, który biegnie, tak? Natomiast tutaj przepinamy już, jeżeli tu wszystko żeśmy zaterminowali z tego węzła, zdjęli, bo to jest tak zwany add drop, czyli coś wyciągamy, coś wkładamy. Czy na odwrót, wkładamy, wyciągamy, no nieważne. W każdym bądź razie to wszystko, te pojedyncze tutaj rzeczy, które były w takim węźle tak zwane rozszywane, przepiliśmy na te nowe filtry. Tutaj już z nowymi wzmacniaczami, ze wszystkim to musi być. Jak to mieliśmy, to w tym momencie przepięliśmy tą linię, odpięliśmy tu i włączyliśmy tu. I w tym momencie stare rozwiązanie DWDMA dalej pracuje, ale już na nowych filtrach, bo taka musi być ten. Natomiast te filtry, słuchajcie, są dwa razy większe pojemnościowo od tych filtrów, bo filtr to jest nic innego, jak tak naprawdę ilość portów, które się tam ze sobą łączą, jest tam jakiś pryzmat, te różne kolory wpadają potem w jeden światłowód, muszą wpaść, tak? I mamy filtr na przykład 6-kanałowy, 4-kanałowy, 8-kanałowy, 12, 40, 96 i tak dalej, i tak dalej. Podłączyliśmy filtry, które były większe, bo musiały zmieścić wszystkie lampy, które były tutaj w tym starym systemie, chodziło 16-kanałowym, bodajże, Robert, dobrze pamiętam, 16-kanałowy, podłączyliśmy na 32-kanałowy, żebyśmy mieli tego dwa razy więcej. I teraz, jak już to było, klientów wypięliśmy z tego urządzenia, z tego starego i tu postawiliśmy tak naprawdę tą kartę MXP, ale znowu ten stary, bo tutaj mamy tak, dwa urządzenia, to jest ten DWDM stary, a to jest ten router, który tam był stary, do wymiany. Do wymiany było i to. Więc router zostawiamy, ale podstawiamy to. I teraz to wszystko już, słuchajcie, ciągniemy, jak to myśmy to tutaj, to właśnie to trochę to was tutaj, że tak powiem, teraz oszukałem, zrobiłem takie fikimiki. To przełączając, to przeszliśmy stąd tu. Już nie jesteśmy tutaj z tymi filtrami, tylko jesteśmy tutaj. Dajemy teraz, słuchajcie, tutaj tą kartę MXP, do niej podłączamy tego routera i tak naprawdę, słuchajcie, tu są porty dostępowe. Te druty, które tutaj się ciągnęły, ja nie mogę tego starego routera zabrać i pójść, bo mi się za mną ciągnie 20 drutów, tak? 20 nie światłowodów, tylko po prostu elektrycznych na przykład interfejsów. Nie mogę ich przenieść teraz 3 km, bo to nie zadziała. Natomiast mogę ten router podpiąć pod tą nową sieć transmisyjną, która jest tu. Czyli mam dwa światłowody, ten router tam stoi, tam są te druty, które go trzymają, ale te dwa światłowody podłączam tu i tu robię ten nowy węzeł, w tamtym kącie. I teraz na końcu, jak już to mieliśmy, wszystko przeciągnięte, to wtedy mogliśmy sobie, słuchajcie, wziąć starą stację bazową, zdjąć stąd, przenieść tam, podłączyć i do tego nowego. Zdjąć stąd, przełączyć, podłączyć tam. Klienta, urząd, jakiś tam, nie wiem, tą bazę danych i tak dalej, przenieśliśmy tam do tego nowego tego i w momencie, kiedy już ten router tu nie robił nic, do niego już nic nie było podłączone, to go po prostu wyłączyliśmy. Jakieś pytania? Wszystko. Słuchajcie, nie będę was czarował, to naprawdę było trudne zadanie. Tak naprawdę na przykład problemami, no to właśnie kolega, który to instalował, który tutaj dla nas to też wykonywał, on najwięcej wie tak naprawdę, co było nie tak. Bo ja nawet, powiem szczerze, że nawet nie mam tej całej wiedzy. Tutaj może siedzi też pani Anita, która jest właśnie z ramienia operatora. Ona też może parę rzeczy powiedzieć, co było nie tak. Natomiast co było na pewno nie tak? Na pewno było nie tak to, że te węzły były w różnych miejscach. Na te węzły trzeba było wchodzić w nocy, a pan Gieniek, który miał klucze, miał to w gwizdku, że tak naprawdę powiem, czy tam ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, tak? I tu jest pewien problem. Ja nie mam nic do pana Gieńka, ale to są tylko ludzie, tak naprawdę pracujemy z ludźmi. Więc jednym z dużych problemów to była logistyka, po pierwsze. Po drugie, to była końcówka roku, słuchajcie. Końcówka roku, gdzie się kończyły projekty unijne i gdzie tak naprawdę inżynier to był na wagę złota.
Myśmy sobie wydzierali inżynierów, bo oni mieli jeszcze cztery inne projekty w drugim końcu Polski, takie same. I trzeba było to po prostu pogodzić, tak? Czyli dostępność ludzi. Po trzecie, została oczywiście zrobiona, i to jest też bardzo ważna rzecz przy takiej robocie, została, słuchajcie, zrobiona akcja informacyjna, żeby klienci wiedzieli, że coś się będzie działo. Oni nie mogą być zaskoczeni, muszą wiedzieć, że my dzisiaj w nocy przełączamy węzeł i może coś później tak. Natomiast, słuchajcie, wszystko się udało, ponieważ myśmy się naprawdę sprężyli i dostawca tego rozwiązania i dostawca później też rozwiązania IP, bo tutaj też jeszcze zapomniałem, jak myśmy te routery wszystkie wyrzucili, to tak naprawdę postawiliśmy dwa wielkie routery w środku, jeden w Toruniu, drugi w Bydgoszczy i tak naprawdę one terminują wszystkie rozwiązania, tak? Dzisiaj wszystkie usługi. Także kwestia była logistyki. Cztery różnych dostawców. Sprzęt musiał przyjść na ten. Sprzęt DWDM to nie jest sprzęt, który się kupuje z półki. To jest sprzęt, który się zamawia i produkowany jest u producenta pod konkretny projekt. Bo to są numerki, te filtry mają jakieś tam numerki. Te numerki musimy wiedzieć, czy chcemy mieć filtr z tej półki, czy z tej połówki, czy ćwiartki, czy z tej ćwiartki pasma, tak? Więc to wszystko trzeba było zgrać. Ale wszyscy staliśmy na wysokości zadania. Mieliśmy 3 miesiące i to zrobiliśmy. Sieć dzisiaj działa, jest przełączona, silnik został wymieniony, samochód cały czas jechał i tylko niektórzy z klientów zobaczyli, że on na chwilę zwolnił, ale tylko na chwilę i jechał dalej. Słuchajcie, ja nie mam więcej już czasu, nie wiem, czy to jeszcze jakieś pytania są. Chętnie zapraszam do kuluarów, możemy porozmawiać. Ja jestem Sebastian Mikołajczyk, pracuję w firmie Sprint i jesteśmy integratorem, który takie rzeczy robi. Natomiast rozwiązanie DWDM, Robert Bondarenko, firma dzisiaj Infiniera, wtedy to się nazywało Telmont, KPSI, Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna, Anita tutaj siedzi, też jest do dyspozycji dla was, jak macie pytania. Ona to kupowała, ona wszystko wie, co myśmy zrobili nie tak i wam to powie. Tak samo, słuchajcie, jeśli chodzi o routery, te, które zostały dostarczone, to jest Huawei, który tutaj też jest na sali, który też jest na imprezie i tam myśmy postawili dwa największe, jakie tylko są, routery o przełączniki nowej generacji, połączyliśmy to w klaster i wszystko działa. Wymieniliśmy też ten sprzęt, dostarczyliśmy też LTE, też Huawei'a, także tutaj naprawdę, słuchajcie, duża praca została wykonana i na dzień dzisiejszy operator jest gotowy i podłącza właśnie klientów. Dziękuję bardzo.